Zaczniemy od naszego podwórka. Nie wszyscy wiedzą, że przez pewien czas Telewizja Wrocław posługiwała się znakiem stworzonym przez autora oficjalnego logo Stolicy Śląska. Nowy znak firmowy naszego ośrodka nawiązuje do miejsca emisji naszego programu Wrocławia. Barwy są takie same, jakich używa telewizja publiczna w Warszawie. Dyrektor wrocławskiego ośrodka ma nadzieję, że pozwoli to na lepszą identyfikację firmy z ogólnopolską anteną. Wyłonienie nowego logo jest dopiero początkiem prac nad pełnym systemem identyfikacji firmy. Telewizja Polska ma bardzo nowoczesny sprzęt komputerowy, stąd też kwestia animacji komputerowej nowego znaku graficznego. Będą musiały zostać zmienione czołówki naszych programów, będą, myślę, bardziej nowoczesne i mam nadzieję, że będą się bardziej podobały naszym telewidzom. Także kwestia wszelkich druków firmowych, oznakowań naszych pojazdów, wozów transmisyjnych itd., itd. To jest ogrom prac. Nowe logo będzie wprowadzane w sposób sukcesywny i takim kulminacyjnym punktem będzie październik, myślę, że gdzieś w granicach 10 października, kiedy to chcemy pokazać w całości nowy system identyfikacji firmy podczas galowego koncertu w Teatrze Polskim. Do konkursu zaproszono 12 plastyków. Zwycięski projekt został wybrany z 47 prac. Komisja konkursowa, w skład której oprócz dyrekcji wrocławskiego ośrodka, scenografów i specjalistów od grafiki komputerowej weszli m.in. profesor Michał Jędrzejewski i Eugeniusz Getz-Stankiewicz, jednomyślnie wybrała projekt wrocławskiego plastyka, autora m.in. logo miasta Wrocławia. Nie jestem praktykiem. Biorę białą kartkę papieru, biorę flamastry, biorę ołówek i jak gdyby włączam się. I potem cała reszta to wychodzi tak od środka. No, wrzuca się różne pomysły. Miałem trochę przemyśleń po tym logo wrocławskim. Były i nowe koncepcje. To wszystko się wrzuca do jednego garnczka. To się tak tam miesi, miesza i potem trzeba wyławiać takie rzeczy, które się powoli precyzują i wychodzi. Oddział Telewizji Polskiej we Wrocławiu powstał w 1962 roku. Regionalna piątka ruszyła w 1992 roku. Mamy więc 30 plus 6 lat. Pierwsze programy zapowiadały czarno-białe czołówki i odręczne napisy. Teraz zespół montażystów dysponuje sprzętem komputerowym. Wieloletnie doświadczenie i współczesna technika pozwalają przetwarzać obraz w dowolny sposób. Niektórzy w tym logo widzą wrocławską magnolię. Zdradzimy Wam, że wśród pracowników telewizji wciąż popularnym określeniem jest jajecznica. Przenieśmy się do Opola, gdzie w roku 1999 zakończono budowę najdłuższej na Odrze przeprawy. Budowę mostu rozpoczęto 27 miesięcy temu. Przetarg wygrała firma budowlana z Kielc. Inwestycja finansowana była w głównej części przez budżet państwa. Jako pierwsi most sprawdzili kierowcy ciężarówek. Bo wierzę polskiej myśli technicznej, nie? Widzę, że solidnie wykonany. Most w Opolu ma 385 metrów długości i 8 podpór. Najdłuższy odcinek między Przęsłami Środkowymi ma 100 metrów. Projekt mostu jest szwajcarski, ale wykonanie całkowicie polskie. Rozpoczęto już badania wytrzymałościowe mostu, które zadecydują o dopuszczeniu go do ruchu. Dla każdego z mostowców taka próba jest próbą jego umiejętności. Tu wielu inżynierów i nie tylko, również profesorów zdaje dzisiaj egzamin. Jesteśmy przekonani, że ten egzamin wypadnie dobrze. Most jest częścią północnej obwodnicy Opola, która za kilka tygodni zostanie oddana do użytku. Dzięki zrealizowanej w rekordowym tempie budowie ponad połowa ruchu z Wrocławia do Łodzi, Katowic i Krakowa zostanie skierowana poza miasto. Opolanie liczą na to, że wreszcie znikną korki i skróci się czas przejazdu przez miasto, co najmniej o pół godziny. Wizyta we Wrocławiu wicemarszałka Sejmu Marka Borowskiego z SLD była okazją do krytyki rządu AWS i Unii Wolności. Marek Borowski twierdzi, że różnice w zarobkach są w Polsce zbyt duże. Obniżenie podatków dla dobrze zarabiających, na przykład dyrektorów czy menedżerów różnych przedsiębiorstw, powiększyłoby różnicę pomiędzy biednymi i bogatymi, a poza tym zmniejszyłoby wpływy do budżetu państwa. Mniejsze podatki zdaniem SLD mogłyby natomiast płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą, co ułatwiłoby im inwestowanie w rozwój firmy. SLD proponuje również zniesienie ulg podatkowych korzystnych dla ludzi zamożnych. W przyszłorocznym budżecie najważniejsze powinny być nakłady na edukację. Praktycznie nie rosną. To są nakłady na naukę i na kulturę. Te trzy rzeczy to są inwestycje w człowieka i uważamy, że te nakłady muszą zacząć wreszcie w sposób znaczący rosnąć. Po drugie uważamy, że trzeba wzmocnić pomoc społeczną.
Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył w Sejmie pierwszy projekt ordynacji wyborczej dostosowanej do nowego podziału administracyjnego kraju. Według SLD najlepiej byłoby, gdyby powstały 52 okręgi wyborcze średniej wielkości, od 5 do 12 mandatów. Uważamy, że propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest kompromisem między wielkimi okręgami wyborczymi, które by bardzo oddalały wybieranych posłów od obywateli, od wyborców, a bardzo małymi okręgami wyborczymi, które zmieniałyby, fałszowałyby wynik wyborczy, preferowałyby tylko duże ugrupowania. Posłowie Sojuszu chcą, by prace nad kształtem nowej ordynacji zostały zakończone z grudniem tego roku. Owszem, dość zgodnie skrytykowała ona propozycje rządowe, ale były...